Monitorowanie parkingowe przez wideorejestratory często jest ograniczone, właściwie zawsze jest ograniczone przez energię, którą możemy dostarczyć do wideorejestratora podczas postoju. No i krótko mówiąc, im bardziej energooszczędny wideorejestrator, tym dłużej będzie on na tym parkingu mógł czuwać i nagrywać jakieś nieprzewidziane czy no, niechciane właściwie zdarzenia. No i w tym kontekście postanowiłem przeprowadzić pewien eksperyment z najnowszym ThinkWare U3000, wideorejestratorem klasy premium na przód i tył. Pełna prezentacja tego modelu już została przygotowana przez Pawła z WR24 i link do niej, do tej prezentacji znajdziesz w opisie pod tym filmem. Natomiast ja tutaj w tym dodatkowym materiale zapraszam do takiego krótkiego eksperymentu, czy właściwie nie tyle krótkiego, on trwał w sumie dość długo, ale tutaj Wam krótko pokażę, na czym ten eksperyment polegał i czym szczególnie właśnie wyróżnia się U3000 w kontekście tej energooszczędności w trybie parkingowym. Zapraszam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory 24.pl. Jakiś czas temu na kanale opublikowałem taki film troszeczkę od kuchni, jakiego wideorejestratora ja sam prywatnie używam w swoim samochodzie. No i gwoli przypomnienia, jest to 70mi A810 na przód i tył. Wideorejestrator chmurowy z pełnym zakresem usług takich internetowych, czyli wysyłaniem powiadomień na aplikacje, zdalnym dostępem i tak dalej. Natomiast do zasilania tego zestawu używam C-Linka Neo 8 Plus. To jest powerbank samochodowy, którego zasada działania sprowadza się do tego, że podczas jazdy jest on ładowany, a podczas postoju oddaje swoją energię do wideorejestratora, nie obciążając akumulatora samochodu. W tej konfiguracji A810 w trybie parkingowym była w stanie pracować przez około 12-14 godzin, tak powiedzmy około połowy doby plus minus, w zależności oczywiście od warunków zewnętrznych. Od pewnego czasu równolegle do A810 w swoim samochodzie używam też ThinkWare'a U3000 właśnie. I tutaj szczególnie go testuję, czy używam pod kątem właśnie tego monitorowania parkingowego ze względu na detektor mikrofalowy, radarowy, który on posiada. Właściwie posiada dwa takie detektory, i w przednim, i w tylnym module. Do czego się to sprowadza? Ten detektor radarowy podczas pracy w trybie parkingowym zapewnia absolutnie minimalne zużycie energii. Teraz tak dla porównania, A810 przez całą noc postoju, jeżeli zostawię samochód pod domem w godzinach wieczornych i kolejnego dnia około 7.30 rano ruszam w swój dzień, no to sprawdzając stan naładowania C-Linka, tego powerbanku, od 100% potrafi zejść do około 50%, 40%. Generalnie mniej więcej połowa C-Linka przez całą noc chodzi. Natomiast jeżeli w tym samym czasie zostawię zasilany tylko U3000 w tym trybie radarowym, wówczas C-Link z C-Linka schodzi przez też całą noc na zaledwie 3% energii, więc różnica jest absolutnie gigantyczna. Oczywiście są plusy i minusy. Minusem jest to, że w tym trybie wykrywania radarowego ten ThinkWare jest właściwie nieaktywny, wyłączony, nie ma do niego dostępu z zewnątrz, nie wysyła też żadnych alertów, ponieważ zaznaczam, że to też jest wideorejestrator z usługami czy funkcjami chmurowymi. Natomiast w tym właśnie trybie ultra energooszczędnym, radarowym, do tych wszystkich funkcji niestety nie ma. No i teraz nawiązując do tego eksperymentu, o którym napomknąłem na wstępie, nadarzyła się ku temu fajna okazja, ponieważ wyjechałem za granicę na około 9 dni. Ci, którzy śledzą kanał, być może już wiedzą, po co dokładnie tam wyjechałem. Zmierzam do tego, że samochód, mój prywatny samochód, stał pod domem, nieruszany przez nikogo. No i postanowiłem ten czas wykorzystać właśnie taki eksperyment. Naładowałem C-Linka do pełna, czy upewniłem się, że jest naładowany do pełna. Zostawiłem do zasilania zasilany tylko ThinkWare U3000. Przed wyjazdem zrobiłem krótka relacja po powrocie. No i nie ukrywam, że tutaj nadzieje były dość duże i oczekiwania były dość duże. No ale co z tego wynikło? Zobaczcie sami. No dobra, czyli mamy już samochód zaparkowany, wyłączamy silnik, C-Link jest na 100% naładowania. Tutaj 70mi odpinamy, zostaje tylko U3000 na przód tył w trybie radarowym, o którym mówiłem przed chwilą. Dobra, dziękujemy 70mi-owi. No i widzimy się za 8 dni. Jutro trzeci wyjeżdżam, 8 późnym wieczorem wracam. Zobaczymy, ile
U3000 przez ten czas zdąży nagrać, czy C-Link wytrzyma ten czas na U3000 w trybie radarowym. Jest tutaj mały ruch, zaparkowałem między domami, więc prawdopodobnie niewiele będzie się tu działo przez 8 dni, więc liczę na to, że nawet przez te 8 dni bite będzie nagrywać. Do zobaczenia. Ok, więc jest 11 kwietnia, 22.11, wróciłem i sprawdzam, czy C-Link jeszcze ma jakieś zasilanie. Oj, chyba jednak nie ma. No nic, nie wykrywa C-Linka, czyli C-Link pewnie się skończył. No to jutro sprawdzimy, ile się nagrało na kamerce, jak długo ona pracowała. No i co, po powrocie 11 kwietnia, późnym wieczorem, C-Link całkowicie rozładowany. Powiem szczerze, że troszeczkę się zdziwiłem i byłem leciutko rozczarowany, ponieważ miałem taką nadzieję, że ten C-Link i generalnie kamera ciągle będzie aktywna, ciągle będzie zasilana. Nie miałem za bardzo okazji, żeby zająć się tematem od razu po powrocie, czyli powiedzmy 12 kwietnia w piątek, ponieważ jak to zazwyczaj bywa po długiej nieobecności, jest co robić w firmie nie tylko. Później w weekend też miałem zaplanowany wyjazd, powiedzmy prywatny, więc dopiero dziś, w poniedziałek 15 kwietnia zajmuję się tematem. Przejrzałem sobie dokładnie kartę pamięci z ThinkWare'a, właśnie z tego okresu mojej nieobecności. No i myślę, że wyszło szydło z worka. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Tutaj mamy widok zawartości karty pamięci z ThinkWare'a U3000. Interesują nas właściwie tylko te dwa foldery. Parking Rec i Motion Timelapse Rec. Parking to są zdarzenia, które kamera zarejestrowała podczas postoju. Zdarzenia w sensie jakichś wstrząsu, uderzenia. Natomiast Motion Timelapse to są wykrycia ruchu przez radar. Najpierw zerknę do Parking Rec. No i tutaj szukam nagrań właśnie z tego okresu, kiedy mnie nie było. 2 kwietnia po południu zostawiłem samochód zaparkowany i tutaj mamy to nagranie. 2 kwiecień o 18.08. No i zwróćcie uwagę, że to jest właśnie to nagranie, gdzie wysiadam z samochodu, tutaj jeszcze macham do kamery na pożegnanie i już później mnie nie ma. Kolejne nagranie jest 6 kwietnia i zauważcie, że 6 kwietnia kamera nadal nagrywała, więc 4 dni później wciąż była aktywna. No i tutaj okazało się z kolei, że moja córka sobie coś z mojego samochodu tam musiała zabrać, więc też wzbudziła tę kamerę, wzbudziła właśnie to zdarzenie. Jeśli chodzi o przednią kamerę, z tyłu nic się nie działo, bo za samochodem była po prostu taka skrzynka narzędziowa, więc tutaj te nagrania zupełnie pomijamy, bo tutaj nie miało co właściwie jej wyzwolić. No i 6 kwietnia ostatnie nagranie zdarzenia, no ale co z wykryciem ruchu, kiedy jest ostatnie wykrycie ruchu przez radar. No i tutaj cofam się do folderu Motion Timelapse. No i zwróćcie uwagę, jest nagranie najstarsze z 9 kwietnia, o jest godzinie 20.39. No i zauważcie, że tutaj ta kamera 9 kwietnia wieczorem non-stop nagrywała. Non-stop nagrywała. Starszych nagrań nie mam z tego folderu. Przypuszczam, że dlatego, że ja po powrocie samochodu używałem, więc pewnie część tych nagrań już się zdążyło nadpisać. Niestety, żałuję, że wcześniej nie mogłem zająć się tym tematem, więc dopiero teraz do tego wracam, ale już chyba wiem, co się działo. No i zwróćcie uwagę, 9 kwietnia cały wieczór kamera nagrywała i tutaj scrollujemy niżej i tak, 9 kwietnia o godzinie 23.30 zapisało się ostatnie nagranie podczas mojej nieobecności. 12 kwietnia, czyli już po moim powrocie, to już o 14.20, to już po zaparkowaniu gdzieś tam już w Zielonej Górze i byłem, to już to pomijamy. No i 9 kwietnia o 23.30 ostatnie nagranie. I co tutaj jest podejrzanego? No i wiadomo już co, że ta kamera, przynajmniej od tego momentu, a przypuszczam, że też i trochę wcześniej, cały czas nagrywała. A dlaczego nagrywała cały czas? Ponieważ moja wspaniałomyślna małżonka tuż przed maską samochodu postawiła jakąś roślinkę. Roślinkę, której gałązki na wietrze po prostu się ruszały, po prostu dygotały, majtały się. No i to wzbudzało czujnik mikrofalowy, ponieważ to było tuż przed samą maską. Tutaj w oddali zauważcie, że jest uliczka, po której poruszają się samochody. I od czasu do czasu samochody sąsiadów jeżdżą w tej weftej. No i radar był ustawiony na niską czułość, więc wykrywał tylko to, co dzieje się bezpośrednio przy samochodzie. No a że bezpośrednio przy samochodzie stała sobie roślinka, to niestety nagrywało się to cały czas. Konkluzja jest taka.
po 7 pełnych dniach, od 2 kwietnia, godzinach popołudniowych, do 9 kwietnia późnego wieczoru, więc całe pełne 7 dób i jeszcze parę godzin, Celing był w stanie zasilać kamerę. Natomiast konkluzja jest taka, że Celing fantastycznie sprawdzi się pod względem tego długodystansowego, długoterminowego nagrywania parkingowego, szczególnie w warunkach, gdzie wokół samochodu niewiele się dzieje. No i teraz można sobie wyobrazić taki scenariusz, że wylatuję na wakacje zagraniczne i nie będzie mnie tydzień albo nawet dwa. Zostawiam samochód na parkingu długoterminowym przy lotnisku i na takim parkingu przeważnie nic się nie dzieje. Tam nie ma tak, że ludzie przechodzą jakimiś dużymi strumieniami. Tam od czasu do czasu ktoś przejdzie, może jakiś samochód przejedzie, zaparkuje obok nas. No ale generalnie w takich warunkach U3000 zasilany z powerbanku, tak jak u mnie Neo 8, ale nawet ze zwykłej instalacji elektrycznej powinien wytrzymać bardzo długi czas. U mnie pod domem wytrzymał tydzień, a wytrzymałby na pewno dużo dłużej, gdyby nie to, że moja kochana małżonka postawiła przed samochodem nieświadomie zupełnie jakąś roślinę i ta roślina cały czas na wietrze się ruszała, a w efekcie wibrostrator cały czas nagrywał. No i tej energii zużywał dużo, dużo więcej. I tak tydzień nagrywania to jest bardzo długo. W porównaniu do A810, która po kilkunastu godzinach już się wyłącza, to tutaj i tak jest rewelacyjny wynik. Podsumowując, Thinkware U3000 to jest naprawdę fantastyczna kamera pod kątem długoterminowego nagrywania parkingowego właśnie w tym energooszczędnym, radarowym trybie detekcji ruchu. I polecam serdecznie. Tyle tytułem podsumowania mojego małego eksperymentu. Dziękuję za obejrzenie. I do następnego razu. A w razie pytań, oczywiście komentarze są do dyspozycji. Cześć! Wideorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.